Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał? Pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału. A tymczasem... Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BITAdmin.pl. Ja nazywam się Michał Maczek, a w dzisiejszej lekcji, kontynuując tematykę związaną z Cisco CCNA 200301, wiele sieci, jedno medium, czyli wstęp do VLANów. Na początek, czym jest VLAN? VLAN, czyli Virtual LAN, wirtualna sieć wydzielona z sieci fizycznej. Fizyczna sieć podłączona do switcha pozwala na przesyłanie ramek oznaczonych dla różnych sieci VLAN. Oczywiście w momencie, gdy taką konfigurację dodamy, ze względu na to, że domyślnie jest jeden VLAN, opisany jako VLAN 1 i wszystkie urządzenia podłączone do danego switcha właśnie w takim VLANie działają. Wdrożenie VLANów pozwala na wydzielenie wielu sieci wirtualnych, na przykład dla każdego działu organizacji, które powodują to, że ograniczony jest ruch sieciowy. Dlaczego? Dlatego, że VLANy ograniczają rozgłoszenia, czyli broadcasty, tylko do siebie. Czyli każdy VLAN widzi urządzenia, które są do niego przypięte. Jeżeli mamy urządzenia w VLANie 10 na przykład, to każde z tych urządzeń z automatu widzi siebie nawzajem. Natomiast nie widzi urządzeń, które znajdują się na przykład w VLANie numer 11. Tutaj również warto nadmienić, że domyślnie VLANy pomiędzy sobą nie mogą się komunikować. Możliwe to będzie w momencie, gdy zostanie dodana konfiguracja na routerze, która zezwoli na wymianę informacji pomiędzy różnymi VLANami. I na przełączniku możliwe jest utworzenie do 4096 VLANów. VLAN, zasada działania. Ramki wysyłane ze stacji roboczej nie wiedzą, do której sieci VLAN należą. Ze względu na to, że urządzenia po prostu wysyłają ramkę zawierające konkretne informacje o swoim istnieniu. Natomiast to switch, czyli przełącznik, dodaje specjalną informację, tak zwany tag, do ramki, w którym to zapisywana jest informacja o numerze VLANu, do którego ta ramka należy. Tutaj również informacja taka, że stacje znajdujące się w różnych sieciach VLAN znajdują się na różnych przełącznikach. Aby takie połączenia pomiędzy różnymi przełącznikami były możliwe, należy zastosować połączenie trunk. Oczywiście będę o nim mówił w dalszej części, w kolejnych lekcjach tego zagadnienia, w momencie, gdy będę konfigurował sieci VLAN. I właśnie tutaj, w momencie, gdy połączenie trunkowe mamy zestawione, dodawany jest tag, czyli identyfikator VLANu do ramki, która wygląda tak, dodatkowe 4 bajty. Natomiast VLAN ID, czyli numer VLANu, który identyfikuje daną ramkę, jest dodawany na 12 bitach. Tutaj również warto wiedzieć, w momencie, gdy dana stacja w sieci jest przypisana do konkretnego LAN-u, staje się ona niewidoczna dla pozostałych sieci, pozostałych VLAN-ów, więc mamy możliwość zgrupowania urządzeń w jednej domenie rozgłoszeniowej, co również powoduje utworzenie zupełnie nowej sieci, ponieważ VLAN o konkretnych numerach będzie tworzył sieci, czy tak naprawdę będzie tworzył podsieci w danej sieci fizycznej. I to, o czym wspomniałem już wcześniej, czyli w sieciach VLAN urządzenia widzą się pomiędzy sobą, domyślnie, gdy są w tym samym VLANie, natomiast mogą one oczywiście udostępniać pomiędzy sobą dane. Można spingować takie urządzenie i ono odpowie, jeżeli oczywiście ping nie jest zablokowany w jego konfiguracji. Aby VLANy widziały się nawzajem, konieczne jest skonfigurowanie routera lub też wykorzystanie switcha warstwy trzeciej, który działa również jako router, natomiast fizycznie jest to przełącznik sieciowy. Najpopularniejszym podejściem w momencie, w którym chcemy stworzyć sieć opartą o VLANy, jest tak zwany router na patyku, czyli router on a stick. Tutaj konfiguracja zostanie wykonana i w zależności od ograniczeń lub też zezwoleń, ruch z danych VLANów będzie dopuszczony lub też zabroniony, czyli dane VLANy będą w stanie się po prostu widzieć. Możliwe jest również dodanie pewnych dodatkowych funkcjonalności, czyli na przykład kierowanie ruchem w sieciach. Jesteśmy w stanie również skonfigurować QoS-a, czyli Quality of Service, na takim routerze, a także jako administratorzy możemy wpływać na
priorytet ruchu, czyli jeżeli zależy nam na tym, żeby na przykład VoIP działał wydajniej, możemy nadać dla tego ruchu wyższy priorytet, przez co pakiety, które dotyczą głosu, będą przesyłane po prostu szybciej w sieci, dzięki czemu również jakość połączeń głosowych będzie wyższa. Krótki wstęp do VLAN-ów, czyli sieci wirtualnych. Tak jak wspomniałem, warto się nad nimi zastanowić, chociażby z tego względu, że pozwolą nieco ograniczyć ruch, jeżeli te VLAN-y będą dobrze skonfigurowane. Możliwe będzie również odcięcie pewnych działów z dostępu do danych dla innych działów, czyli podniesienie bezpieczeństwa ze względu na to, że nikt przypadkowo, jeżeli VLAN będzie odcięty od drugiego VLAN-u innym dziale, po prostu nawzajem te działy nie będą mogły udostępniać sobie przypadkowo plików. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia tego, że możliwe będzie przesłanie informacji mailem i tak dalej, natomiast tutaj również kwestia wydajności sieci, czyli ograniczenie broadcastów, będzie miała istotne znaczenie. Także w tej lekcji to tyle. W kolejnych zajmę się już praktycznym podejściem, praktyczną konfiguracją samych VLAN-ów, dodawaniem do nich konkretnych portów na przełączniku, czy też wykonanie połączeń trunkowych pomiędzy switchami, które mają skonfigurowane różne VLAN-y i do tych VLAN-ów są również skonfigurowane, czy też przypisane różne urządzenia, tak aby mogły one się w pewnych wyjątkowych okolicznościach widzieć, a pozostałe, żeby były po prostu wyłączone z komunikacji. Także w tej krótkiej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.